Szczęść Boże, dobry wieczór. Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu ze Słowem Bożym. I już nie przedłużając, zacznijmy od tego, co jest najistotniejsze, czyli od wsłuchania się w słowa Ewangelii. A Ewangelia na dziś to jest Ewangelia ze świętego Łukasza, rozdział 7. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do ciebie z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, który nie zwątpi we mnie. Kochani, dostajemy słowo przecudnej urody, słowo naprawdę niezwykłe, słowo mocne, słowo, które opisuje nasze tu i teraz, które nas oświeca i pozwala nam podnieść się, żeby iść dalej. Ale jest to też słowo niezwykle wzruszające. Dlaczego wzruszające? Przynajmniej z jednego powodu. Dzisiaj rano, kiedy je medytowałem, bardzo mnie mocno poruszyło, a właściwie poruszyło mnie jedno zdanie. Zdanie, które teraz Wam jeszcze raz przytoczę. Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel posyła nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jest to zdanie, które jest pytaniem. I dlaczego ono jest tak przejmujące, dlaczego ono jest tak wzruszające? No to musimy sobie odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie. W czyim sercu to pytanie się rodzi? Kto zadaje to pytanie tak naprawdę Jezusowi? Odpowiedź jest prosta. To pytanie rodzi się w sercu Jana Chrzciciela. W sercu Jana Chrzciciela, który był uważany za takiego duchowego mocarza, za człowieka potężnego, za człowieka niezachwianej wiary, za człowieka, który wskazywał na Jezusa i Jezus wskazywał na potęgę Jana Chrzciciela. Jezus pokazywał, jak bardzo potężny, jak ważny jest Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel, który w czasach samego Jana był uważany nawet za kogo? Za Eliasza. I wiemy, że miał na tyle w sobie odwagi, był na tyle konsekwentny, że kiedy stanął przed Herodem, nie zawahał się Jan Chrzciciel mówić prawdy, która bardzo musiała zaboleć Heroda, że ostatecznie wiemy, że Jan Chrzciciel kończy w więzieniu. No i właśnie, teraz jest ten moment. Bardzo mocny, bardzo decydujący. Dlaczego? Bo zobaczcie, w sercu tego mocarza pojawiają się wątpliwości, pojawiają się pytania. Pojawia się zwątpienie, pojawia się bardzo wielka walka duchowa. Skąd ta walka? Skąd te wątpliwości? Otóż wiemy, Jan Chrzciciel znajduje się w więzieniu. Jest przykuty gdzieś łańcuchami. Słuchajcie, nie może się poruszać. To jest, możemy sobie wyobrazić taką naszą sytuację życiową. Sytuację, w której czujemy się właśnie w takim duchowym więzieniu. Nie jest wtedy łatwo wierzyć, nie? Sytuację, w której nie możemy się zbyt bardzo poruszać, ponieważ jesteśmy przykuci gdzieś tam jakimiś łańcuchami. To są wszystkie te momenty w naszym życiu wiary, które nie są łatwe do skonfrontowania. I w tych momentach wiary mogą przyjść wątpliwości, może przyjść, uwaga, kryzys. No właśnie, to słowo jest bardzo poruszające, dlatego że mówi nam, że doświadczenie kryzysu, że doświadczenie wątpliwości, że doświadczenie takich ciemności jest w życiu duchowym czymś normalnym. To nie jest tak, że nie wiem, musi nam się świat pod nogami zawalić, że to znaczy, że już jesteśmy absolutnie do niczego, że nie jesteśmy w stanie z tego się podnieść i tak dalej. To jest coś bardzo naturalnego, coś, co pojawiło się także w życiu Jana Chrzciciela, w życiu tego mocarza, w życiu wielkiego proroka, który był czytany jako Eliasz. Pojawiły się wątpliwości i znaki zapytania. A więc to słowo nam mówi nic innego, tylko to, że także w naszym życiu, w naszym sercu mogą pojawić się i wątpliwości, i pytania, i może przyjść w naszym życiu wiary kryzys. Kochani, to słowo nam pokazuje,
że kryzys jest momentem bardzo ważnym w naszym życiu duchowym i tak naprawdę kryzys powinien w jakiś sposób dotykać całego życia naszej wiary, całej naszej wędrówki. My co jakiś czas konfrontujemy się z kryzysem, ponieważ kryzys, ten Boży kryzys, taka próba jest bardzo ważna dla naszego życia duchowego. Ona dobrze przeżyta daje wzrost naszej wierze i naszemu życiu duchowemu. Przyjrzyjmy się uważnie temu słowu. Zobaczcie, czym jest ten kryzys? Kryzys z jednej strony jest takim momentem, w którym przychodzą problemy, w którym przychodzą jakieś wątpliwości, znaki zapytania, też rodzą się w naszym sercu jakieś niepokoje. To jest moment bez wątpienia trudny, to jest moment, w którym przychodzi cierpienie też, ale z drugiej strony musimy być bardzo ostrożni, ponieważ jest to moment, w którym bardzo tajemniczo pojawia się ta obecność Pana Boga. Taka bardzo słodka, ale jednocześnie cicha obecność Pana Boga, który przychodzi, żeby nam nieustannie towarzyszyć, żeby nas poprowadzić i żeby nam wyjaśnić to, co dzieje się w naszym sercu. I zobaczcie, tak dzieje się w przypadku Jana Chrzciciela. Pan Jezus odpowiada w środku tego kryzysu na wątpliwości Jana Chrzciciela, ale nie odpowiada w taki sposób, że odpowiada odpowiedzią na pytanie. Pan Jezus mówi: Janie Chrzcicielu, zobacz, co dzieje się dookoła. Spójrz, mówi do tych wysłanników Jana Chrzciciela, idźcie, donieście Janowi to, co widzieliście, czego byliście świadkami. Właśnie, to chcę wam powiedzieć. Ponieważ czasami my zakładamy tak rękę na rękę, nie? Tak właśnie w takim właśnie geście i myślimy sobie, Pan Bóg mi nie odpowiada, milczy, jest cicho. Tymczasem Pan Bóg nam odpowiada na miliony sposobów, tylko my mamy taki problem, że my bardzo często tego nie dostrzegamy, nie widzimy, ponieważ my bardzo często skupiamy się na tym, co zewnętrzne, skupiamy się na naszym bólu, jakoś tak, nie wiem, próbujemy ten ból tak gdzieś wewnętrznie eksponować, przeżywać, czasami go nawet celebrujemy, te trudności w wierze, te wszystkie wątpliwości, które przychodzą, a Pan Jezus nam ciągle odpowiada, mówi: zobacz, co dzieje się dookoła, spójrz na to, co dzieje się dookoła. Kochani, moment kryzysu, moment takich właśnie wątpliwości, ciemności, to jest moment, w którym Pan Bóg przychodzi i doświadcza nas ogniem Ducha Świętego, w którym doświadcza nas właśnie, doznajemy takiego oczyszczenia, w którym powinien oczyścić się nasz wzrok i słuch. Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i co słyszeliście. Możecie mnie spotkać, możecie zobaczyć, że jestem Mesjaszem na miliony rozmaitych sposobów. Tylko, no właśnie, tylko się obudźcie. Gdzie możemy dzisiaj zobaczyć Pana Jezusa? Gdzie możemy dzisiaj odpowiedź na pytanie, czy Ty jesteś prawdziwie Mesjaszem? Możemy Go rozpoznać we wszystkich sytuacjach, o których On nam już kiedyś powiedział, na Górze Błogosławieństw. Mówił takie piękne kazanie: byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, napoiliście mnie, byłem przybyszem, przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Oto Pan Jezus mówi, kochani, nic innego, jak właśnie to, że jest we wszystkich tych trudnych momentach w naszym życiu. Jeśli chcemy Go odnaleźć, to po prostu musimy się obudzić i zobaczyć, że On tutaj jest. Że On jest w tych wszystkich momentach, w których przeżywamy trudności, że On właśnie tutaj przychodzi i mówi: zobacz, jestem. Dlatego Pan Jezus mówi do apostołów, tych uczniów Jana, mówi: idźcie i mówcie Janowi, że jestem, że działam w świecie, że jestem obecny, tylko musicie obudzić swoją wrażliwość, ten taki zmysł wiary. Rozglądajcie się dookoła, szukajcie znaków mojej obecności. I teraz, kochani, musimy właśnie, to doświadczenie kryzysu do tego prowadzi, że nie możemy czytać życia tak bardzo powierzchownie, tak bardzo po ziemsku, jak my jesteśmy nieraz przyzwyczajeni. Musimy przeczytać nasze życie oczyma Boga. I temu właśnie służy kryzys, żebyśmy się zwrócili ku Panu. Gdzie możemy się zwrócić? Jak się możemy zwrócić ku Panu? No właśnie, wchodząc w życie duchowe. W życie modlitwy. Modlitwa jest takim miejscem, w którym nasze oczy stają się oczyma Boga. To jest takie miejsce, w którym my, wchodząc w doświadczenie modlitwy, zaczynamy patrzeć na rzeczywistość oczyma Boga i naraz okazuje się, że my wychodzimy z kościoła, nie wiem, z naszego domu, tam, gdzie czynimy naszą modlitwę i że widzimy Jezusa w naszych ranach, w naszych, nawet czasami w tych sytuacjach, które
boleśnie przeżywaliśmy właśnie, które są, jakoś wyrastają z grzechu, że widzieliśmy, że Pan Bóg tu był blisko, bo zobaczcie, także w naszym życiu duchowym my bardzo często doświadczamy pragnienia, że jesteśmy bardzo głodni, jesteśmy właśnie takimi przybyszami, takimi ludźmi bez ziemi. Znaczy, to są właśnie doświadczenia też nasze duchowe, o czym Pan Jezus mówi także w kazaniu na górze, nie? My się tak właśnie bardzo często czujemy, mamy wielkie pragnienie, mamy wielki głód Boga i Pan Jezus mówi, w tym wszystkim jestem obecny, tylko się obudź, tylko dokonaj takiej relektury życia, zrób to zanurzając się w modlitwie, zrób to przez moje oczy, nie przez Twoje oczy tylko. Nie chciej wszystko tak właśnie widzieć tak bardzo po ludzku, tak bardzo powierzchownie, tak jak my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni czytać nasze życie tak bardzo powierzchownie. Kiedy czyta się życie oczyma Pana Boga, czyta się je zupełnie inaczej. Prosty przykład, doświadczenie krzyża. Kiedy czytamy krzyż tylko naszymi oczyma, krzyż jest przekleństwem, ale kiedy czytamy właśnie oczyma Pana Boga, krzyż staje się dla nas źródłem życia. Dlatego tak bardzo ważne jest dokonywać tej relektury, mieć to życie duchowe, próbować właśnie ciągle konfrontować się z obecnością Pana Jezusa, próbować szukać Jezusa na miliony rozmaitych sposobów. Kochani, musimy być po prostu inteligentni. Inteligentni. Co to znaczy inteligentni? Jest takie słowo łacińskie, które się tłumaczy jako intus legere. To znaczy umieć czytać rzeczy głęboko. Człowiek inteligentny to nie jest człowiek, który ma wiedzę, to nie jest człowiek, który, nie wiem, przeczytał miliony książek. Człowiek inteligentny to jest ten, który czyta głęboko rzeczy, czyta głęboko rzeczywistość. To jest człowiek, który wie, że nasze życie, nawet tutaj to ziemskie, idzie na takich dwóch płaszczyznach, że przeżywamy je na takiej płaszczyźnie czysto ludzkiej, ale jest też ta druga płaszczyzna, ta głębia naszego życia, ta strona duchowa, do której lektury jesteśmy zaproszeni. Jeżeli my zaczniemy czytać nasze życie tak całościowo, jeśli zaczniemy czytać nasze życie takim, jakie widzi go Pan Bóg, no to te wszystkie kryzysy, które ku temu służą, naprawdę kończą się sukcesem. Bo my coraz bardziej odkrywamy Jego obecność w życiu, coraz bardziej odkrywamy, jak On nas przez te wszystkie sytuacje prowadzi. Jest tysiące takich historii, nie wiem, w życiu Izraela, w życiu narodu wybranego w Biblii, które po ludzku wydają się w ogóle do niczego, takie w ogóle, nie wiem, nikt nie życzyłby sobie, nie wiem, przeżycia takiej historii jak Izraelici. Na przykład, nie wiem, taka historia, która mnie bardzo mocno osobiście zawsze porusza, historia Józefa, którego egipskiego, którego bracia sprzedali do Egiptu i tak dalej, i tak dalej. Więc przeżywa najpierw właśnie to rozdarcie, bo bracia go sprzedali, trafia na dwór Faraona, tam też przeżywa różnego rodzaju, no właśnie, kryzysy i tak dalej, ale wiemy, że potem bracia w momencie, kiedy głód dotyka cały Egipt, przychodzą, proszą o zboże i wtedy Józef, kiedy spotyka swoich braci, którzy go wcześniej sprzedali, właśnie mówi, że Pan Bóg doprowadził tę historię do tego momentu. Nie byli to właśnie, to był kryzys jeden wielki w życiu i braci, i samego Józefa, ale Pan Bóg to wszystko poprowadził. Oczyma Pana Boga dopiero mogli zrozumieć, że w ten sposób doszło do pojednania braci. Ci bracia się w końcu odnaleźli, ale żeby się odnaleźli, potrzebowali przejść przez ten kryzys i potrzeba było czasu, żeby dokonać tej relektury, żeby zobaczyć, że ta historia po ludzku bardzo trudna, historia krzyża, historia odrzucenia, cierpienia ma swoje drugie dno, to dno, którym jest to właśnie Boże prowadzenie, to lekkie, piękne Boże prowadzenie. Jeżeli my w naszym życiu troszkę damy się Panu Bogu tak poprowadzić, to też przeżyjemy taką radość, jaką przeżywał Józef Egipski w momencie, kiedy odnalazł swoich braci, kiedy się z nimi pojednał. Życzę każdemu z Was, żebyście nie bali się swoich kryzysów, ale żebyście właśnie poddali się w swoich kryzysach Panu Bogu, ponieważ On wszystko Wam wyjaśni, ale w swoim czasie. Z całego serca Wam dziękuję i życzę dobrego wieczora. Amen. Niech Pan Wam błogosławi.